Uwaga, uwaga, witam Was dzisiaj w 365 odcinku Kromki Słowa, czyli krótko mówiąc, dzisiaj mija rok kromkowy, bo dokładnie 5 kwietnia 2020 roku ukazał się pierwszy odcinek Kromki Słowa. Posłuchajmy dzisiaj słowa, które daje nam dzisiaj Kościół. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak im pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. To było kłamstwo dobrze przemyślane. Miało być idealnym kłamstwem, którego celem było zatajenie prawdy o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Z czym kojarzy mi się zmartwychwstanie? Z radością. Spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, ten poniedziałek wielkanocny, powoduje to, że się chce iść i opowiadać o tym, co się stało. I tak samo było z kobietami. Nic nie było w stanie je zatrzymać. Gdzie Pan Jezus nas w tej samej sytuacji stawia i o tę samą radość pyta. Kiedy wiemy o czymś ważnym, kiedy wiemy o czymś wyjątkowym, to chcemy się z tym z innymi dzielić. Tak samo jak nie da się zatrzymać radości, która temu towarzyszy. Jeżeli ty czymś żyjesz, jeżeli to ci coś napełnia radością, to ty po prostu masz chęć i ochotę tym się podzielić. Tak samo nie da się zatrzymać prawdy o zmartwychwstaniu dla siebie, jeżeli tym to żyjesz. Jeżeli to jest dla ciebie wartością, jest czymś dla ciebie ważnym. Niech ten dzień, ta Ewangelia będzie dla ciebie taką zachętą, dla ciebie i dla mnie, żeby się tym Jezusem dzielić. Jaki On jest w naszym życiu z innymi. To może tyle na dzisiaj. Z tym słowem chcę cię dzisiaj zostawić w ten poniedziałek wielkanocny. Właśnie się skończył 365 odcinek Kromki Słowa. Ja wam za ten rok wspólnych rozważań Słowa Bożego bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To był niesamowity czas wzajemnego ubogacenia się Słowem. Ale to nie koniec. Zapraszam już jutro na kolejną Kromkę Słowa. A dzisiaj śledźcie, bo w ciągu dnia będzie specjalny odcinek podsumowujący naszą wspólną działalność na tym kanale. Do usłyszenia i do zobaczenia jeszcze dzisiaj w nowej odsłonie, w specjalnym odcinku, który jeszcze nie wiem, jak się będzie nazywał, ale niedługo się on ukaże. Więc serdecznie Was zapraszam do obejrzenia i śledzenia tego kanału w dniu dzisiejszym. Niech na ten poniedziałek wielkanocny Wam Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia i usłyszenia jeszcze dzisiaj.